Słuchajcie, jest niesamowita afera. A mianowicie leżałem sobie spokojnie i odpoczywałem w domu. I nagle jestem tu, pod najwyższym budynkiem w naszym województwie śląskim. Tak? A przyjechałem po ulę, która znana jest między innymi z kanału Bez Planu, My Dreamland i Ucieczka do Raju. Co ty robisz w Katowicach w ogóle? Widzę ciebie. Ja widziałem ciebie ostatnio na Filipinach, a ty już jesteś w Katowicach. Tam spodek za ulą. Zawsze na początku to właśnie warto zainwestować w swój własny rozwój, gdzie możemy nauczyć się z doświadczenia kogoś innego i dowiedzieć się od niego niż właśnie na swoim własnym doświadczeniu, gdzie lepiej usłyszeć od kogoś, jak rozwalił drona, niż jak sami go rozwaliliśmy. Witajcie kochani, dzisiaj story time. Wyszliśmy na spacer, a ja mam okazję, żeby spędzić z wami parę minut. Chciałem powiedzieć o historii, która niby jest błaha, ale jest mega ciekawa pod kątem odczuć i pod kątem tym, że można w ciągu minuty stracić sprzęt za 4000 i albo go znaleźć, albo nie. To jest ten czynnik, który decyduje. Jest czwartek wieczór, około 19:00, postanowiłem polatać 3-4 pakiety LiPo, czyli kładem FPV. Nauczyłem się paru sztuczek, m.in. flip slow motion i inverted yaw spin. Myślę sobie, kurde, dobra, w takim razie idę jeszcze to przećwiczyć, jest super klimat. Dwa pakiety poszły super, a trzeci niestety nie poszedł tak dobrze. Ten lot trwał tylko 20 parę sekund. Wzbiłem się w powietrze, minąłem mały zagajnik, poszedłem wysoko, przerzuciłem się do góry nogami, zrobiłem jeden obrót. Poszło nieźle, ale nie tak jak chciałem, więc postanowiłem poprawić. Jak jesteś w powietrzu do góry nogami, to widać w kamerze właściwie tylko niebo. Trzeba mieć mega wyczucie, jak zbliżamy się szybko do gruntu. I za drugim razem miałem to wyczucie, bo wiedziałem, że jestem bardzo blisko gruntu. Wiedziałem też, że jestem w stanie wyjść z tego manewru, ale jak obróciłem się, już było za późno. Dosłownie brakło mi może 2 metry do tego, żeby wyjść z manewru i straciłem łączność. Prawdopodobnie akumulator się wypiął, nie widziałem kłada, a trawa w tym miejscu praktycznie jest po kolana. No i dobra, i pierwsza reakcja była taka, że na pewno go usłyszę, bo takich sytuacji miałem tysiące. Usłyszę go przez ten buzzer, tak zwany brzęczyk, ale okazało się, że nie. I odpalenie śmigieł i silników uzbrojeni nic nie pomagało. Z tego wynika, że wypadł mi pakiet LiPo podczas tego lądowania nieszczęśliwego. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że dron jest może 200 metrów ode mnie, a on uderzył w trawę, nie wydaje żadnego sygnału, ale mam zapis w goglach. Jedyne, co mnie tutaj w tej sytuacji mogło uratować, to fakt, że mam zapis w goglach. Natomiast krytyczne było też to, że robiło się coraz bardziej ciemno. Ja miałem do edycji jeszcze duży film do skończenia, a rano miałem jechać do Bydgoszczy na zlecenie, więc trzeba było jeszcze się przygotować. Przejrzałem ten klip, który się zachował w goglach i zrobiłem screeny, czyli zrzuty ekranu, bo na goglach nie było to dobrze widać, nie mogłem zatrzymać ostatniej klatki i wróciłem z wykrywaczem metalu. Szukałem może z pół godziny, ale niestety zrobiło się tak ciemno, że nie było opcji znalezienia tego drona. Też poza tym byłem w takim stanie, wiedziałem, że mam na głowie jeszcze dwie takie rzeczy, a szczególnie wyjazd do Bydgoszczy na zlecenie, gdzie musiałem jechać cały dzień i też na miejscu jest tam taki gość, który mocno ciśnie, jeżeli chodzi o wymagania. On chce mieć 3 produkcje w cenie jednej zwykle, więc wiedziałem, na co się nastawiam i wiedziałem, że muszę się przygotować, więc odpuściłem to.
Wróciłem do domu po tym zleceniu około godziny 20:30, 21:00 i stwierdziłem, że jeszcze 20 minut poszukam. Wpadłem wtedy na mega pomysł. Słuchaj, wpadłem na taki pomysł, patrząc na ostatnią klatkę nagrania, że wzajemne relacje przedmiotów czy obiektów do siebie, one są niepowtarzalne, tak jak na przykład tego drzewka i tego pnia, prawda? To samo dotyczy drugiego położenia, czy drugiej pary obiektów. I to samo dotyczy trzeciej pary obiektów. Jeżeli zmieniamy kąt, relacje zmieniają się naprawdę dużo, tak jak mniej więcej to względem tego, prawda? I odniosłem 3 punkty, słuchaj, do siebie i następnego dnia wróciłem już zdecydowany i wiedziałem, że znajdę szybko tego drona. Wieczorne poszukiwania niestety zakończyły się fiaskiem, bo zrobiło się mega ciemno, przyjechałem tu za późno. Wydrukowałem plan, gdzie są odniesienia poszczególnych obiektów do siebie. To jest ostatnia klatka z zapisu DVR w goglach. Mam też wykrywacz i mniej więcej kojarzę, jaki jest rozkład tego. Jedno odniesienie to są te drzewka, które tutaj mamy, te kwitnące i wyraźnie widać je na ujęciu z góry, a drugie odniesienie to będzie silosy, słupy względem tych drzew i krzaczków. Słuchajcie, mam pewność, że jestem bardzo blisko. 5 kominków na lewo od silosów, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest wzajemna relacja i położenie słupa względem tego drzewa i względem tego krzywego drzewa. To wszystko jest na zdjęciu, jestem bardzo blisko drona. Więc stąd będę krążył dookoła i będę szukał wykrywaczem, tak w promieniu 20 metrów powinien być. Widzicie to? Tu jest nazgór, wypiął się akumulator. Czad. Tak to wygląda, znalazłem go, matko. Hero 9 jest. Nazgór cały znaleziony. I dowiedzieć się od niego niż właśnie na swoim własnym doświadczeniu, gdzie lepiej usłyszeć od kogoś, jak rozwalił drona, niż jak sami go rozwaliliśmy. Słuchaj, krótko o wnioskach. Przede wszystkim nie trzeba tracić nadziei. Po drugie, ja powinienem lepiej zabezpieczyć kłada przed zgubieniem albo ułatwić znalezienie, czyli albo GPS, albo bazę, albo jakieś światło z niezależnym zasilaniem. No i po trzecie, pytanie, czy tak ryzykować, bo inverted yaw spin, nie mam jeszcze tego manewru uziemionego na symulatorze, a już ćwiczyłem go podczas normalnego lotu, realnego lotu w rzeczywistości, więc pewnie więcej symulatora, a mniej szaleństwa w terenie. Natomiast tak czy inaczej, przygoda niezła, mam nadzieję, że wiele osób skorzysta i znajdzie swojego drona w ten sposób, poprzez naniesienie relacji pomiędzy obiektami i odnalezienie tego punktu, który odpowiada im w terenie. No i pozdrawiam Was w takim cyklu FPV Storytime. Opowiadam o tych swoich przygodach. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, bo to nie są fejkowe rzeczy, tylko one naprawdę się wydarzyły. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych epizodach. Cześć! I'm trying to be right.